Oczywiście tytuł Remigiusz Olszewski na torze piątym, na szóstym Przemysław Słowikowski. Cieszymy się, że w biegu sprinterskim w finale mamy dwóch naszych reprezentantów. Pobiegli szybko w eliminacjach, 6 sekund 71 setnych obaj. No i obok nich na torze siódmym Richard Kilty z tym samym czasem awansował do biegu finałowego. Nie ma jednak reprezentanta Barbadosu na torze drugim. Jeszcze korekta ustawienia przez sędziów startowych i patrzymy. Olszewski i Słowikowski, tory piąty i szósty. No i Richard Kilty na torze siódmym. Lepiej Olszewski od Słowikowskiego, ale tam znakomicie u góry Van Hul. Van Hul i Wolko, chyba Wolko. Polacy się starali, robili co mogli. Musimy chwilę poczekać na potwierdzenie rezultatów tego biegu. 6 sekund 59 setnych. Taki rezultat wyświetlił się. Wolko jednak. Jednak Wolko, 6,58 po korekcie Jana Wolka, więc skalowego mistrza Europy. Znakomicie to zrobił Słowak. 6,59 Holender, Kilty trzeci, 6,60. No i gdzie Remigiusz Olszewski? Wydawało się z tego ujęcia kamery, że jednak Polak przed Brytyjczykiem, a jednak nie. Olszewski 6,61. Zatem setną sekundy ale za... Ale to życiówka. Tak jest, tak, także jedną setną za Kiltym i rekord życiowy Remigiusza Olszewskiego. W wieku 27 lat rekord życiowy reprezentanta Polski, przypomnijmy, reprezentował nas już przecież na Mistrzostwach Europy na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Tam indywidualna kwalifikacja na sprinterskim dystansie 100 metrów.